Wrocław od dawna toczy walkę ze szczurami. W godzinach wieczornych, przechadzając się po mieście, gryzonie można spotkać nawet na ulicach ścisłego centrum. Zapytaliśmy wrocławian, czy dostrzegają ten problem. Mnóstwo, koło Rossmana, tam nory są i biegają jak koty, tak, bo betonowali lokatorzy, czy miasto pobetonowało, to pod tymi betonem nory porobili. Żadnego rezultatu nie ma. Jak koty. No, ja to nazywałem króliki wrocławskie. Robię sobie jaj, chociaż się tutaj śmiejemy z kolegami, ale to się działo tam na Ofie Oświęcimskich i no, były rozjechane szczury, no i flaki im wyłaziły, bo były rozjechane przez samochody. Były tak wielkie, że już nie miały się uciekać przed samochodami. Widziałam we Wrocławiu, słyszałam aczkolwiek, że są, ale jakoś świadkiem jeszcze nie byłam. Dużo widzę szczurzyce, widzę jest 6 takich maleńkich po samochodach, pod samochodami, w tym trawniku. Bardzo dużo tych szczurów jest, także jak się lampy tylko tam pozapalają, to nigdy tyle nie było. Kiedyś były koty, szczurów nie było, teraz są szczury, kotów nie ma. Bardzo spokojne szczury biegające, chodzące po ulicy, wchodzące w dziury. Ogólnie ludzi nie zaczepiają, ale sobie spokojnie żyją i są. I tu we Wrocławiu. Są na przykład 10 metrów stąd. Trzęsienie jest po pierwsze szczurów w rynku. Z tego co mi wiadomo, pełno robactwa, bo administratorzy nie czyszczą strychów. Gołębie roznoszą robactwo, pluskwy się w rynku rozmnożyły, na trójkącie. Jest po prostu, to są ogólne dwa takie zagrożenia, które są bardzo, bardzo złe.